Wiadomość od Boga dla Ciebie dzisiaj. Drogi ukochany synu, proszę, nie ignoruj tego wideo i zostań do końca. Ta boska wiadomość jest bardzo ważna, a Bóg chce przekazać Ci te słowa jak najszybciej. Mój ukochany synu, wiem, że w tej chwili przechodzisz trudną bitwę. Widzę ból, który nosisz i strach, który pojawia się wraz z niepewnością jutra. Ale synu, posłuchaj, co mam ci do powiedzenia, jestem teraz z tobą i nigdy cię nie opuszczę. Jestem tym, który uzdrawia, odnawia, który przywraca to, co dziś wydaje się nieprzekraczalną górą. Mogę to sprawić, że zniknie, jak za dotknięciem ręki. Znam każdą komórkę twojego ciała, bo to ja cię stworzyłem. Znam Twoje cierpienie i, co więcej, wiem, jaką masz siłę, nawet teraz. Jeśli wierzysz, napisz w komentarzu: Boże, wierzę w Ciebie dzisiaj i zawsze. Ukochany synu, zanim przejdę dalej, upewnij się, że jesteś subskrybentem naszego kanału i zostaw nam łapkę w górę, aby nam pomóc. Dziękuję. Ukochany synu, nie zważaj na to, jak poważna jest diagnoza, ani jak beznadziejna wydaje się sytuacja. Mam moc zmieniać wszystko. Jestem uzdrowieniem, jestem pociechą, jestem pokojem, który przekracza wszelkie ludzkie zrozumienie. Gdy czujesz się słaby, pamiętaj, że moja siła doskonali się w twojej słabości. Nie jesteś sam w tym procesie. Synu, wiem, że oczekiwanie może wydawać się niekończące. Czasami uzdrowienie nie przychodzi w taki sposób, jakiego się spodziewasz, ale zaufaj mi, pracuję, nawet jeśli tego nie dostrzegasz. A podczas gdy ten proces trwa, chcę ci dać coś, czego nikt nie może odebrać: pokój. Pokój płynący z pewności, że wszystko jest w moich rękach. Pokój z wiedzy, że nawet gdy przechodzisz przez dolinę cienia śmierci, jestem twoim pasterzem i niczego ci nie zabraknie. Przyjmij ten moment z wiarą, oddaj mi się całkowicie, wiedząc, że jestem Bogiem, który przemienia. Mogę uczynić cud w twoim życiu. Trwaj mocno, ufając, że moje uzdrowienie jest blisko, zgodnie z moim celem dla ciebie. Dbam o Ciebie i nie opuszczę Cię, nawet w najciemniejszych chwilach. Jestem Twoim światłem, Twoim uzdrowieniem, Twoją schronieniem. Chwyć moją rękę, a poprowadzę Cię drogą do zwycięstwa. Ukochane dziecko, krok po kroku wiem, że ciężar bólu i choroby może prowadzić do zmęczenia. Może sprawić, że zaczniesz się zastanawiać, jak długo jeszcze wytrzymasz, ale posłuchaj mnie dobrze, nie dałem ci ducha strachu, ale ducha mocy, miłości i równowagi. To, co dzisiaj wydaje się pustynią, jutro będzie wspomnieniem przezwyciężenia, a ja będę przy tobie na każdym etapie tej drogi. W chwilach, gdy poczujesz, że nie masz już sił, gdy rozpacz będzie próbowała cię dusić, pamiętaj, ja jestem twoją mocną skałą, tym, który cię podtrzymuje, gdy ziemia zdaje się rozpadać pod nogami. Daję ci obietnicę, że bez względu na to, jak wielka jest burza, słońce znów zaświeci. Uzdrowienie, ulga i odnowa są bliżej, niż myślisz. Jeśli wierzysz w Boże błogosławieństwo, napisz: wierzę. Zachowaj swoje serce otwarte, nawet w bólu, bo kiedy złożysz całą swoją ufność we mnie, nawet choroba nie może odebrać ci pokoju. Jestem Bogiem, który zamienia ból w cel, który zmienia łzy w uśmiechy. Jestem w każdej, nawet najmniejszej, części twojego procesu uzdrowienia. Nie zapominaj, że żadne zło nie trwa wiecznie, a twoje ciało, duch i umysł są przeze mnie odnawiane. A kiedy idziesz naprzód, chcę, abyś wiedział, że daję ci misję: patrz w przyszłość,
Nie pozwól, aby choroba lub ból określały, kim jesteś. Jesteś kimś znacznie więcej niż to. Jesteś ukochanym dzieckiem. Jesteś silny, a we mnie jesteś zdolny pokonać każde wyzwanie, nawet jeśli teraz wydaje się to trudne. Spójrz z nadzieją na przyszłość, bo wielkie rzeczy nadchodzą. Dbam o każdy szczegół. Bądź w pokoju, moje dziecko, bo twoja historia jeszcze się nie skończyła. Piszę ją swoimi rękoma i gwarantuję, że nadejdzie nowy poranek, pełen światła i odnowy. W odpowiednim czasie nadejdzie twoje uzdrowienie, a ty spojrzysz wstecz i zobaczysz, jak bardzo wzrosłeś, jak bardzo się umocniłeś i jak bardzo byłem przy tobie przez cały czas, niosąc cię w chwilach największej słabości. Jestem twoim lekarzem, twoim obrońcą i twoim przewodnikiem. Nigdy w to nie wątp. Po prostu idź dalej z wiarą, bo działam, nawet jeśli teraz tego nie widzisz. Twoja przyszłość jest jasna, a twoje uzdrowienie jest już w moich rękach. Chcę, abyś zrozumiał, że pomimo cierpienia twój duch jest wzmacniany. Każda trudność, każda bezsenna noc, każda łza, która spływa po twojej twarzy, widzę je i przyjmuję. Nic nie umyka moim oczom, żaden moment bólu nie jest na marne. W tym wszystkim kształtuję cię, wyprowadzam na powierzchnię siły, której być może jeszcze nie znasz. Daję ci pewność, że ta bolesna faza nie będzie trwać wiecznie. Tak jak burza nie trwa na zawsze, tak samo cierpienie dobiegnie końca. Przygotowuję nowe dla twojego życia. Rany, które dziś wydają się nie do zniesienia, staną się bliznami, które opowiedzą historię przezwyciężenia. Historię niezachwianej wiary, a świat zobaczy, jak wiele byłeś w stanie wytrzymać z moją pomocą. Chcę, żebyś wiedział, że moje obietnice nigdy nie zawodzą. Obiecałem ci uzdrowienie, a to uzdrowienie nadejdzie. Może zdarzyć się to w sposób, którego się nie spodziewasz. Ale uwierz, że będzie ono doskonałe i pełne, bo widzę więcej, niż mogą zobaczyć twoje oczy. Rozumiem, czego twoje serce najbardziej potrzebuje i wiem, co będzie dla ciebie najlepsze. Zaufaj mi, nawet jeśli trudno dostrzec cel pośród bólu. Wiedz, że prowadzę cię ku czemuś większemu, ku odrodzeniu. Jestem tym, który cię podnosi, nawet gdy myślisz, że już nie możesz. Jestem siłą w twoich zmęczonych kościach, tchnieniem życia, które odnawia każdą komórkę twojego ciała. Nawet w chwilach, gdy czujesz się samotny, bez nikogo, kto by cię wspierał, pamiętaj, że nigdy cię nie opuściłem i nigdy nie opuszczę. Jestem twoim schronieniem, twoją twierdzą, a miłość, którą mam do ciebie, jest większa niż jakakolwiek choroba, większa niż jakikolwiek smutek. Dlatego podnieś oczy. Nie skupiaj się tylko na bólu. Spójrz na horyzont, bo tam znajdują się odpowiedzi, których szukasz. Nadzieja, którą czujesz w głębi swojej duszy, to iskra, którą tam umieściłem. Podsycaj ten płomień nawet w najtrudniejszych dniach, bo to on będzie światłem, które poprowadzi cię do zwycięstwa. Pamiętaj, że w moim czasie wszystko zostanie odnowione. Twoje ciało zostanie odnowione, a twoje życie znowu zakwitnie. Twoje uzdrowienie jest bliżej, niż myślisz. Proszę cię, abyś całkowicie mi zaufał. Niech twoja wiara będzie fundamentem twojego uzdrowienia, a ty odpocznij, wiedząc, że nigdy nie pozwolę ci iść samotnie.
pozostań w pokoju, bo Twój cud jest już w drodze. Napisz, chcę być uzdrowiony, jeśli wierzysz w moc Boga. Synu umiłowany, proszę, abyś zamknął oczy i powtórzył tę modlitwę ze mną. Panie mój Boże, przychodzę do Ciebie w tej chwili w pokorze i zaufaniu. Wiem, że mimo moich słabości i zmagań, Ty jesteś moją ucieczką i moją siłą, wsparciem w trudnych chwilach. Proszę Cię, Panie, abyś zatroszczył się o mnie i każdą osobę, która teraz szuka Twojej opieki. Znasz bóle naszego ciała i duszy, niepokoje, które nosimy w milczeniu, lęki, które nas ścigają i wiem, Ojcze, że jesteś w stanie zamienić te bóle w zwycięstwa, te rany w blizny przezwyciężenia. Wołam do Ciebie, Panie, o uzdrowienie fizyczne, emocjonalne i duchowe, dotknij każdej komórki, każdego myśli, każdego uczucia, które potrzebuje odnowy przez Twoją łaskę. Odbuduj to, co w nas złamane, Panie, i daj nam siłę, aby iść dalej z wiarą, nawet gdy droga wydaje się trudna. Niech w Tobie, Panie, znajdziemy spokój, uspokój nasze niespokojne serca, przynieś pokój naszemu zaniepokojonemu umysłowi i wylej na nas swoje boskie uzdrowienie. Niech każdy krok, który podejmiemy, będzie prowadzony przez Twoje światło i aby nigdy nie zabrakło nam Twojej miłości i Twoich obietnic. Dziękuję Ci, Panie, że zawsze jesteś z nami, że wspierasz nas w każdej chwili i dajesz nam pewność, że w Tobie znajdujemy prawdziwe uzdrowienie. W Twoje potężne imię modlę się, ufając, że cud już jest w drodze. Amen. Synu umiłowany, mam nadzieję, że ta wiadomość była dla Ciebie inspiracją. Jeśli Ci się podobała, napisz w komentarzu amen. Podziel się tą wiadomością z kimś, kogo kochasz, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał, aby otrzymywać więcej wiadomości od Boga. Niech Bóg błogosławi Twoje życie dziś i na zawsze.